Dzień dobry serdecznie. Przed nami mecz nie tylko o mistrzostwo świata, ale też o to, to najprawdopodobniej będzie uważany za największego piłkarza w historii. Powiem wam dlaczego taka teoria jest przeze mnie postawiona. Powiemy sobie o porównaniach Messiego do Ronaldo, do, uwaga, Mbappe i oczywiście do Maradony czy Pele, bo te elementy moim zdaniem warto omówić, tym bardziej, że na, w nadchodzących dniach takich dyskusji będzie masa i o kilku faktach należy moim zdaniem po prostu powiedzieć otwarcie. Tak samo jak otwarcie, wam mówię o ofercie Canal Plus Online. Przez pierwszy miesiąc 10 złotych Yeah. przez kolejne 2,30 zł miesięcznie to jest o tyle fajna oferta, że ponieważ jeszcze Ligi nie wróciły jest tak niska a na Kanal Plus Online poza popisami Messiego w Ligę a skoro już przy tym jesteśmy meczami Barcelony i Realu czy NBA cała masa seriali dokumentów sportowych wyprodukowanych właśnie przez Kanal Plus między innymi Sędziowie albo serial gdzie pokazuje się jak zawodnicy się zachowują w przerwach meczów itd. Dalej. Tego jest tam naprawdę masa. Pierwszy miesiąc 10 zł miesięcznie, więc można stestować, sprawdzić. Tym bardziej, że już pod koniec tego miesiąca wrócą zawodnicy na boiska La Liga, między innymi. Z mojego linku, jak korzystacie, macie również. Taki plus, że wspieracie kanał, i dla mnie to jest mega ważne, za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy z tej opcji skorzystali. A ja szykuję strolowane skróty też w dwóch częściach na kanał, żeby było podsumowanie 2022 roku w strolowany sposób. A my przechodzimy do odcinka. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, moja pasa na tym mundialu trwa. Jak pamiętacie, rewelacyjnie szło do ćwierć finału. Jak się zacięło, tak przegrywam wszystko. Przegrane e, kupon na meczu Argentyny z Chorwacją, że obie drużyny strzelą gola. Za 80 zł. To sprawiło, że nie stawiałem wczoraj nic na mecz Francji z Maroko, ale no przymierzam się na finał. Finał oglądamy w ogóle na kanale Betki. Będą mocni goście. To już wam zapowiadam teraz. Nie mogę jeszcze chyba zdradzić, ale będziecie zadowoleni z tego, co się orientuję, więc już teraz zapraszam. Tam też puszczę na pewno jakiś kupon kończący, a po mundialu obiecanym odbicane podsumowanie dla was moich. W Przebojów typerskich. Jak jesteście zainteresowani obstawianiem, z mojego linku macie ubezpieczenie pierwszego zakładu z kodem Futrol i darmową dyszkę we FreeBecie. W opisie pamiętajcie, traktujemy obstawianie jako zabawę, nie jako tryhardowanie i zarabianie pieniędzy. To jest główny fokus. Ale okej, okay, przejdźmy do rzeczy. Spotyka się w finale Francja z Argentyną. To jest finał, który wbrew pozorom wielu na papierze już przed Mundialem stawiało. Zakładam, że nie w takiej drodze. Zakładam, że nieco zdziwieni mogą być ludzie, widząc, że to Chorwacja i Maroko stały naprzeciw Francji i Argentyny. I powiem Wam szczerze, to, co uważam, to Maroko postawiło poprzeczkę Francji wyżej niż Chorwacja postawiła Argentynie. Z czego to wynika, możemy dyskutować, ale ten mecz Argentyny z Chorwacją wyglądał trochę tak, że w pierwszych minutach, jak oglądaliście razem z nami live'a, no, takie było wrażenie, że Jezus, ci Argentyńczycy nic nie grają. Chorwaci trzymają piłkę, Chorwaci kombinują, Chorwaci szukają przestrzeni, pyk! Jedna piła idzie bramka, no ale dobra, wypadek przy pracy więc Chorwacie znowu mają piłkę, Chorwacie znowu szukają, pyk, pinball, odbija się piła, jedna, druga naklepa z rywalem 2 do zera. i powiem wam szczerze tak sobie żartuję z tym, że to Ar Chorwacja to był ewidentnie, no nie wierzę w przypadki, plan na ten mecz Argentyńczyków bo nie stworzyła Chorwacja żadnego dobrego zagrożenia pod, pod bramką Argentyńczyków, żadnego, umówmy się tam się nic nie działo, obie drużyny strzelą gola, to wiadomo czemu nie było tam zagrożenia, nie było go tam, natomiast Argentyńczycy na spokoju wykorzystywali swoje szybkie ataki. Do tego Messi. On już jedną asystę na tym turnieju miał taką, że Kopara opada. To co zagrywał takim ukosem, e, dziurą między nogami rywala. Okej, okay, ale to co zrobił teraz z Guardiolem, uważanym za jednego z lepszych obrońców na tym turnieju, jak on go objeżdżał, jak on balansem ciała go gubił, jak dograł w polu karnym. Ła, wow, to może boleć. To jest taki trochę syndrom Batenga może może się pojawić w tym momencie. No ale to jest Messi i chłop po prostu to ma. Co nie zmienia faktu, że Maroko dla odmiany, które uważałem, że będzie zjedzone przez Francję, cały ja Postawiło bardzo wysoko poprzeczkę, tworzyło sobie sytuację, stwarzało zagrożenie. To nie było tak, że Francuzi tam, wiecie, jak popatrzy się na wynik, to pełna sielanka jelo. Tam się działo, tam naprawdę była dobra gra ze strony Maroko. No ale co nam to mówi na finał? Może o typach na finał i mecz o trzecie miejsce w sobotnim odcinku. W sobotnim odcinku zapraszam już teraz, a dzisiaj powiemy sobie... O tym najlepszy w historii. Uwaga, dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlatego, że Messi od lat, jak była dyskusja Messi-Ronaldo, to się przewijało takie hasło: kto wygra Mistrzostwa Świata, ten ten tytuł zgarnie. Jak nikt nie wygra, to nie można o nich tak mówić: bo Pele, bo Maradona i tak dalej, i tak dalej. Więc Messi obecnie 7 złotych piłek, gdyby tą brakującą perłę w swojej piłkarskiej koronie zdobył. Moim zdaniem wytrąca wszelkie argumenty z rąk. No wtedy można mówić, no ale tamten wygrał dwa razy mistrzostwo świata i tak dalej, ale to już umówmy się, umówmy się, to już umówmy się, to umówiliśmy się, że nikt tego na poważnie brał nie będzie i uważam, że zdecydowana większość zrozumie, że uzupełniając ten brak, Messi stawia pieczątkę na swojej Karierze i stawia taki dla wielu, nie dla wszystkich, dla wielu najlepszy w historii. Ale zaraz jeszcze do tego spokojnie, jeszcze się nie ciśnie, nie uciek, jak już zaczęliście. Spokojnie. Mimo wszystko, ja uważam, że on tego nie wygra, że to wygra Francja. I uwaga, mamy pojedynek pięknego pokolenia, które odchodzi lepiej lub gorzej. No, Messi lepiej, bo mówi, że to już jego ostatni mecz dla kadry, i zobaczcie, doprowadza tę kadrę w pięknym stylu do finału. Ronaldo w tym czasie kończy turniej. Kończąc go jako rezerwowy, kończąc go w cieniu e, lekkich, powiedzmy, skandali, niedomówień, kończy go jako bezrobotny, więc jest coś takiego jak prawo świeżości. Jak coś oceniamy, nie? Bierzemy pod uwagę karierę Ronaldo, ona jest fantastyczna na przekroju, ale to, co się dzieje na końcu, to jest syf. Prawo świeżości mówi o tym, że wielu odbiorców. To, co się dzieje na końcu jest, ma dla nich bardzo duże znaczenie, ja nie mówię, że to jest dobre. Ja mówię jak nasza percepcja działa. Więc jeżeli prawo świeżości w przypadku Ronaldo to są wywiady u Piersa, Morgana, to jest y, NARA z Manchester United, to jest ława w Portugalii na Mundialu i słaby turniej, to Niestety dla niego, w tym dyskursie Messi Ronaldo, już nawet sami kibice Ronaldo, którzy byli mocno zacięci, nie że, o, o wiadomo, tutaj walka, dlaczego Ronaldo, dlaczego... go teraz mówią, obaj są wspaniali. I to jest prawda, ale retoryka się zmieniła z Ronaldo-Bosna, obaj są wspaniali, cieszmy się. Ja się z tym zgadzam, ale wskazuję na, na te różnice w retoryce. Która powstała. Ale wracając do tego przejęcia pokoleniowego. Mbappé, który już ma Mistrzostwo Świata, zdobył je mając 19 lat, będąc ważnym zawodnikiem Francji, może mieć drugie Mistrzostwo Świata, nadal jako gówniarz, goni Mirosława Klose w klasyfikacji strzelców, I jeżeli to jego katarskie PSG zacznie wygrywać w Europie. Ligę Mistrzów, to możemy mieć bardzo mocnego kandydata, o którym zaraz się będzie mówiło najlepszych w historii. Dlaczego? Dlatego, że rywali takich jak na przykład Ronaldo miał Messiego, na razie nie widać. Jest Haaland, ale on reprezentacyjnie, umówmy się z Norwegią, to mistrzostwo świata nie powalczy. Francuz ma do tego lepsze możliwości niż miał Ronaldo, lepszy niż miał Messi, bo Francja reprezentacyjnie uważam jest zespołem lepszym. To widać na przykład też historii, ale nawet patrząc na ich Kadrę obecnie czy 4 lata wcześniej i potencjał na najbliższe lata. Więc jest to pojedynek. Pomiędzy mogę być najlepszy w historii Messi, a zabieram ci tę chwałę i ja będę najlepszy w historii, jeżeli podtrzymam ten poziom Mbappé. Oczywiście, ja nie mówię o opiniach, żeby była jasność, Ja mówię o takich opiniach ogółu, że jak później z wujem siądziecie przy stole i wuj coś tam słyszy, coś tam wie, to powie, Nie, no, ale ten Messi to nigdy nie wygrał Mistrzostwa Świata. Czy my mówimy? Nie, no, Mareczku, ale to nie można. Tak, Mistrzostwo Świata jest najważniejsze. Jeżeli on nigdy nie wygrał, on zawsze przyjeżdża, szłapał, to w ogóle. O takim czymś mówię, ogół, bo to że są fani i będą i tak uważali, że Ronaldo lepszy że Messi lepszy, to jest jasne i każdy ma do tego prawo. Nie mówię o takim ogólnym postrzeganiu, a wtedy będzie. No ten McMb, mam bepę, to rzeczywiście ci powiem nie, no to jest inny chłopak, on wiesz, tutaj już jako nastolatek, to mistrzostwo świata zgarnął, gdy zaraz dorzuca drugie, to w ogóle nie ma wątpliwości, pokazał tym Ronaldo temu Messiemu, że oni tam się w tej La to mogli grać, ale na poważnym poziomie to jednak on tutaj. Więc to jest ta retoryka. Oto jest ten finał, że to nowe pokolenie, ten nowy Mbappé, nowy idol może. No, brzydko mówiąc, zgasić. Zgasić światło Messiemu i Ronaldo w tym, w tym wyścigu i mieć bardzo dużo czasu na śrubowanie rekordów, zdobywanie kolejnych trofeów, złotych piłek. I tak dalej. Zresztą złotą piłkę myślę, że dostałby z automatu po tym roku, jeżeli to Mistrzostwo Świata byłoby wygrane i z PS, żeby się nie skompromitował w lidze mistrzów. To wystarczy, tym bardziej, że tu ma też spore szanse na króla strzelców tego mundialu. Ale z drugiej strony, Messi dokładnie w tej samej sytuacji. Przecież ta sama drużyna. Jeżeli nie będzie kompromitacji, ósma złota piłka, wyobrażacie sobie to, ale mówię, wątpię. O pojedynku Messi Ronaldo, tylko słów kilka, bo tutaj nie ma co mówić. Rewelacyjni zawodnicy, fantastyczne kariery. Bariery. Ale jak popatrzymy mimo wszystko na y, osiągnięcia indywidualne, złote piłki to jest raz, bo zaraz ktoś powie nieuczciwe, ja wiem jak ta złota piłka jest przyznawana i nie musicie mi tego mówić, to jest plebiscyt y, popularności, ale... Znowu Mareczku mówimy o tym co powiedzą przy stole A ten Ronaldo to ma te 5 złotych piłek No ale Messi to ma 8 i mistrzostwo świata proszę ja ciebie To w ogóle nie wiem jak możesz go porównywać ten żeluś Przecież on e, kończył te, ten mundial jako rezerwowy w Skandale były tam, ta jego żona pisała no, po jednym Mareczku to, to o tym mówię nie? O, o takim podejściu Więc moim zdaniem e, Ronaldo z tego wyścigu wypadnie Ratunkiem dla niego jest jedynie żeby Messi tego mistrzostwa świata nie wygrał Ale teraz najważniejsze a co z Mele? Z Mele! Mele i Paradona, moi drodzy. Mele i Paradona, czyli Pele i Maradona. Co z nimi? Bo wszyscy mówią, dobra, ale to oni w porównaniu do tamtych nie istnieją. I teraz tak. Musimy mieć świadomość o różnicy czasów. Jak będziecie oglądali tamte mecze, to zobaczcie, ile miejsca zostawali obrońcy, tak? Byli bardziej brutalni, ale ile tam było miejsca przestrzeni czasu na podjęcie decyzji, na oddanie strzału, na dribbling. Zwróćcie na to uwagę. To był zupełnie inny futbol. Ile się biegało wtedy kilometrów. Ile biega się teraz? Jakie były taktyki? Dzisiaj o wiele trudniej jest robić rzeczy. O wiele trudniej jest robić rzeczy, takie jakie były robione wtedy, a mimo to są właśnie zawodnicy, którzy potrafią to robić. Tylko, żeby nie było, że ja teraz mówię, że ci, co są teraz, są lepsi, bo czego nie wiemy? Nie wiemy, co by się stało, gdybyśmy wzięli Maradone Pele do dzisiejszego świata, dzisiejszego reżimu treningowego, dzisiejszych możliwości analizy, dzisiejszych możliwości po, rozbudowania swojego potencjału. Jakimi oni byliby skurczy synami dzisiaj? Tego nie wiemy. Ronaldo oczywiście, Nazario mówię. Tego nie wiemy. Dlatego może wam się to nie spodobać co powiem, ale dyskusja o miano najlepszego w historii ever... Nigdy nie zgaśnie. Będzie można dyskutować, jeśli by Messi wygrał, powtarzam w co wątpię Mistrzostwo Świata. To możemy uznać, że ogólnie wszystkie dareczki i mileczki stwierdzą, że Messi to jednak od Ronaldo dużo lepszy. To jest raz. Hej, tej w tym XXI wieku to już na pewno nie było lepszego, że jest jednym z najlepszych w historii, ale no kurna, z Maradoną to się go porównać nie da, proszę ja ciebie, bo to jednak inny poziom. Geniusz to był. No ile on tych Mistrzostw Świata też wygrał. Wiecie o co chodzi? Nie da się tego porównać. Nie wiemy jak tamci zawodnicy graliby w tych realiach, a ci jaką masakrę robiliby z tamtymi obrońcami. I tego się nigdy nie dowiemy. I te dyskusje są jałowe i ograniczone do Gustu. Dlatego jak ktoś mi mówi, ja mówię, dla mnie Messi jest najlepszy w historii, bo tak uważam: ja Opele widziałeś, Maradona widziałeś, a w ogóle to Ronaldo to miał lepszy strzał i wyskoczył na 248, widziałeś to? To, moi drodzy, to, bo to jest takie, bo to jest rozmowa o gustach. Ja rozumiem, że jakbym powiedział, że moim najlepszym zawodnikiem w historii jest Grzegorz Krychowiak, to można by mi dać argumenty, że nie. Ale jak ktoś mówi, że to jest Messi, jak ktoś mówi, że to jest Maradona, że jak ktoś tu mówi, że to jest Cristiano Ronaldo, to nawet jeżeli są argumenty. To jestem w stanie zrozumieć, że ktoś ma prawo tak uważać. Po prostu. Więc ta dyskusja na poziomie ogólnym tak, w jakiś sposób się wyjaśni poniedzieli. Opinia ogółu dla wielu nieważna, ale jednak ona jest najistotniejsza, jeżeli chodzi o ocenę danego zawodnika po latach. Przekonacie się o tym po latach pewnie. To się wyjaśni, ale na pewno w dużej mierze nie wyjaśni się taka bardzo indywidualna fanów nieco bardziej zaangażowanych w piłkę. I o tym chciałem porozmawiać, żebyśmy się nie ciśnieniowali przez te najbliższe dni. Bo jak jesteś zaangażowany, uważasz, że ktoś inny, a nie Messi, to masz do tego prawo. Jak uważasz, że Messi już teraz Teraz nawet bez mistrzostwa świata masz do tego prawo, ale pamiętajmy o tym, że ten mundial jest na poziomie, nie chcę mówić Januszerki, bo trochę to jest pejoratywne, odnoszę wrażenie, ale na poziomie takiego ogółu społecznego, że ktoś z doskoku ogląda, coś tam wie, coś tam słyszy, tutaj się wiele wyjaśni. I Mekambe, obawiam się, zyska tutaj najwięcej. Dziękuję Wam bardzo za wszelkie zamówienia naszego piłkarskiego ekspertu Quiz. Cały czas jest dostępny. Linki oczywiście zamieszczam w opisie. Świetna opcja na prezent. Cały czas na spokojnie możemy zdążyć z zamówieniami, bo wysyłamy to od ręki, więc link w opisie. Ja Wam za to, za wszelkie zakupy bardzo dziękuję. I widzimy się w komentarzach. Jeżeli coś pominąłem, jakiś argument uważacie w tej dyskusji jest ważny, dawajcie znać, podyskutujemy o tym. Za dzisiaj dzięki. Widzimy się w sobotnim odcinku. Cześć.